najbliższym odcinku. Techniki linowe, pojazdy specjalne i trening w labiryncie korytarzy Stadionu Narodowego. Tak do szczytu NATO w Warszawie przygotowuje się oddział specjalny Żandarmerii Wojskowej. Ludzie, którym Polska zawdzięcza naprawdę wiele, weterani oraz członkowie misji pokojowych ONZ, spotkali się, by uczcić Dzień Weterana Działań poza granicami państwa. Zaczynamy od spotkania ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.